Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 31. kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. I dzisiaj właśnie od tego szczebla rozpoczynamy nasz program. Gwardia Koszalin w tej kolejce mierzyła się na własnym boisku z Pogonią Połczyn Zdrój, z przedostatnią drużyną w ligowej klasyfikacji. Faworytem zdecydowanie Koszalinianie. Pogonia raczej tutaj liczyła na to, żeby może jakimś cudem urwać punkt i wcale dużo nie brakowało. Ostatecznie Gwardia wygrała to spotkanie, ale jak, w jaki sposób, to zobaczmy w relacji. Gwardia Koszalin mierzyła się na własnym boisku z Pogonią Połczyn Zdrój. W 31. kolejce spotkań piłkarskiej czwartej lidze Gwardia Koszalin stroje czerwono-niebieskie podejmowała na własnym boisku Pogoń Połczyn Zdrój. Koszalinianie byli faworytami, od początku starali się narzucić swój styl gry, szukali swoich okazji do tego, żeby objąć prowadzenie. Tu jest okazja, ale na posterunku golkiper Pogoni. Ponownie gwardziści. Nieudana pułapka offside'owa, była próba uderzenia, ale nie. Jednak arbiter dopatrzył się spalonego. Zawodnik, który uderzał na bramkę, był na pozycji spalonej, stąd taka decyzja. Kolejna okazja, uderzenie Myślińskiego broni, golkiper Pogoni. Ponownie w ataku zespół koszaliński. Bez konsekwencji w tej sytuacji. Rzut rożny dla zespołu koszalińskiego, niewiele brakowało. Wiktor Sawicki skierował piłkę do siatki, jednak tym razem strzał niecelny. Kolejna próba. Niecelny strzał Wiktora Sawickiego. W ataku zespół koszaliński. Jest okazja, minął bramkarza zawodnik Gwardii, ale już dogranie pozostawiało wiele do życzenia. Jedna z nielicznych okazji Pogoni. Jest dośrodkowanie w pole karne. Adrian Hartlap tutaj agresywnie zaatakował piłkę. Ucierpieli zawodnicy drużyny koszalińskiej. Tym razem rzut rożny dla Gwardii. Jest okazja, ale tym razem strzał był niecelny. Ponownie w ofensywie zespół koszaliński. O, i niewiele brakowało. Ten centrostrzał znalazłby drogę do bramki. Próba uderzenia z dystansu, z problemami broni golkiper Pogoni. Rzut rożny. Zamierzenie w polu karnym. Arbiter dopatrzył się faulu i odgwizdał rzut karny dla zespołu koszalińskiego. Wiktor Sawicki przed szansą zdobycia bramki. 45. minuta spotkania i Gwardia obejmuje prowadzenie 1-0. Druga część spotkania. Gwardziści w ataku, jest okazja, ale też świetna interwencja bramkarza Pogoni. Kolejna okazja gwardzistów. Sawicki w polu karnym. Zbyt późno zamknięta akcja. Świetną interwencję popisał się bramkarz Pogoni. Cały fragment gry dla zespołu koszalińskiego. No to powinna być bramka, jednak po raz kolejny świetną interwencję popisał się bramkarz, jeszcze obrońca, a trzeci strzał był już niecelny. Pełna dominacja zespołu koszalińskiego, okazja za okazją. Jest próba, to powinna być kolejna bramka, jednak zabrakło skuteczności zawodnikom Gwardii Koszalin. Ponownie gwardziści. Jest okazja i tylko słupek po tym strzale. Sytuacjami gwardziści mogliby obdzielić kilka spotkań, a także uderzeniami w słupek. Kolejna okazja dla zespołu koszalińskiego i po raz kolejny nie ma bramki. Ostatecznie Gwardia wygrywa z Pogonią 1-0. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżając do Koszalina, do Gwardii, będzie nam ciężko zdobyć chociażby punkt. Ale mieliśmy założenie takie, żeby jednak czekać na swoją jakąś sytuację, zagrać zdecydowanie z kontry. No i spróbować wykorzystać tą jedną sytuację, która się nadarzy. No niestety do przerwy przegrywaliśmy 1-0 po rzucie karnym. Szkoda, bo mieliśmy pierwszą połowę pod wiatr i karny został podyktowany w 44. minucie. Jakbyśmy to utrzymali do przerwy przy stanie 0-0, co by było dalej? No. Może gdzieś byśmy czekali na swoją kontrę. Gwardia gdzieś tam na pewno w szatni musiałaby tupnąć, musiałaby wyjść zdecydowanie groźniej, wyżej.
No ale niestety skończyło się 1-0. Jestem zadowolony ze swoich zawodników, zostawiliśmy dużo zdrowia. No i robili na tym boisku to, co od nich, czego od nich oczekiwałem, także wymagałem. Także defensywa, gdzieś tam blisko siebie, podpowiedź, przesuwanie, agresja na przeciwniku. No niestety, no Gwardia widzę, że jest zdecydowanie lepszym zespołem. Robiliśmy co mogliśmy i niestety przegraliśmy 1-0. Przede wszystkim cieszymy się z 3 punktów. Cel, jaki założyliśmy sobie przed spotkaniem, czyli wygranie meczu, zdobycie 3 punktów, został zrealizowany, jednak w moim odczuciu sposób, w jaki te 3 punkty zdobyliśmy, pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to mecz przebiegał tak, jak sobie założyliśmy, czyli przeciwnik obniżył swoje ustawienie i bardzo dużymi fragmentami przeważaliśmy, posiadaliśmy bardzo duże posiadanie piłki, jednak uważam, że takie mecze powinniśmy zamykać zdecydowanie wcześniej. Wygraliśmy 1-0 po rzucie karnym. Sytuacji do strzelenia bramek mieliśmy zdecydowanie więcej i troszeczkę mam żal, że tych bramek, większej ilości bramek nie zdobyliśmy, bo te sytuacje były naprawdę bardzo dobre. Odniosłem również wrażenie, że jakby wyczuliśmy sporą przewagę, jaką posiadamy w posiadaniu piłki i to troszeczkę nas uśpiło. Porozmawialiśmy sobie w szatni zdecydowanie po męsku i mam wrażenie, że już takie mecze się nie powtórzą. Bardzo głęboko wierzę w to, że wspólnie wyciągniemy wnioski z takich spotkań i przede wszystkim będziemy bardziej agresywni w fazie bronienia, bo momentami też odniosłem wrażenie, że zbyt dużo pozwoliliśmy rywalom. Uważam, że grając wysokim pressingiem, a takie są nasze założenia, musimy być bardziej zdecydowani, bardziej agresywni, a tego mi w tym meczu na pewno brakowało. Podsumowując, na pewno brakło skuteczności, nad czym musimy na pewno bardzo mocno popracować i wierzę, głęboko wierzę w to, że wyciągniemy wnioski z tego spotkania i kolejne mecze z rywalami z dolnej części tabeli będziemy wygrywać zdecydowanie i zamykać te mecze wcześniej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do meczu GKS Manowo, Jeziorak Szczecin. W Manowie sporo się działo, sporo bramek, sporo czerwonych kartek i warto zobaczyć relacje z tego spotkania. To właśnie wszystko przed nami. W 31. kolejce spotkań w Manowie GKS mierzył się z Jeziorakiem Szczecin. Starcie zespołów z dolnej części tabeli, zespołów, które walczą o pozostanie na tym szczeblu. Ważny pojedynek o przysłowiowych 6 punktów. I już na początku goście w ataku. Jest okazja sam na sam. I mamy wybitą piłkę poza boisko. Świetna interwencja Piotra Jakubowskiego. Ponownie w ofensywie zespół przyjezdny. Arbiter dopatrzył się tam faulu i odgwizdał rzut karny dla gości. Dawid Kapczyński i jest bramka na 1-0. Była to 9. minuta spotkania. Wykorzystane przez kapitana. Stały fragment gry dla zespołu gości. A i tutaj niefortunna interwencja zawodnika GKS-u. Bramka samobójcza i w 13. minucie Jeziorak prowadził 2-0. W odpowiedzi zespół manowski. Janasik w pole karne, Mateusz Czaja i jest gol na 1-2. Była to 16. minuta spotkania. W ataku Jeziorak. Z problemami bramkarz GKS-u Manowo. Okazja dla gospodarzy. Fatalnie w tej sytuacji przestrzelił Piotr Jakubowski. Niezłe dośrodkowanie. Zabrakło precyzji, by wyrównać stan meczu. Tym razem Jeziorak w ataku. Z problemami golkiper GKS-u. Ponownie gospodarze. Niezbyt udanie wybita ta piłka. Spore zamieszanie w polu karnym. Walczy tam o piłkę Mateusz Czaja i jest faulowany. Arbiter podyktował rzut karny dla zespołu manowskiego. Łukasz Szymański. I jest gol na 2-2. 36. minuta spotkania. Tym razem w ataku Jeziorak. Jest okazja. Zamieszanie w polu karnym.
Wykorzystuje to gracz gości i jest bramka na 3-2. Trafienie Michała Kochanowskiego. Próbowali gospodarze szybko odpowiedzieć. Tutaj niewiele brakowało, by piłkę skierowali do siatki. Tym razem w ataku goście. Jest okazja i poprzeczka ratuje gospodarzy przed utratą kolejnej bramki. Arbiter za próbę wymuszenia rzutu karnego ukarał zawodnika Jezioraka żółtą kartką. Rzut rożny dla Jezioraka. Skuteczna interwencja golkipera GKS-u. Ponownie rzut rożny, jest dośrodkowanie w pole karne i bezpośrednim strzałem bramka dla Jezioraka, trafienie Krystiana Panka. Po pierwszej połowie Jeziorak prowadził 4-2. Przechodzimy do drugiej części. Gospodarze starali się odrobić stratę. Poch, bardzo nieudana próba. Kolejna akcja w wykonaniu zespołu Manowskiego i ponownie Dominik Poch obok bramki. W ataku gospodarze. Jakub Janasik wcisnął od słupka do bramki. Jest trafienie kontaktowe. 3-4 w tym momencie. 50. minuta spotkania. Janasik. Jest okazja. Zabrakło precyzji. Tym razem w ataku Jeziorak. Spore zamieszanie w polu karnym i jakimś cudem to dośrodkowanie przyniosło skutek. Bramka Patryka Gawińskiego w 60. minucie spotkania. Ponownie gospodarze starali się odrobić stratę. No i tutaj sędzia dyktuje rzut karny dla drużyny Manowskiej. Bramka kontaktowa wisi w powietrzu i jest trafienie Łukasza Szymańskiego na 4-5. 9 bramek do tej pory, a to jeszcze pół godziny gry przed nami. Kolejna próba gospodarzy. Niewiele z tej akcji wynikło. Faul Rapity. Sędzia ukarał zawodnika GKS-u żółtą kartką, a że to była druga żółta, to w konsekwencji czerwona dla zawodnika GKS-u i od tego momentu gospodarze grali w osłabieniu. Próbował wykorzystać to Jeziorak, by powiększyć przewagę. Świetna interwencja bramkarza GKS-u. Kolejna świetna okazja przez błąd obrońców. Na szczęście dla gospodarzy bez konsekwencji. I z tej akcji nie wynikło. Ponownie w ataku goście. Tu była sytuacja sam na sam. No nawet nie zastanawiał się Łukasz Szymański, już opuszczał plac gry, bowiem został ukarany czerwoną kartką za tę akcję. Rzut wolny dla Jezioraka. Broni ten strzał golkiper GKS-u. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Jezioraka Szczecin 5-4. Komplet wyników piłkarskiej czwartej ligi, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Wyniki 31. kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Gwardia Koszalin wygrywa z Pogonią Połczyn Zdrój 1-0. Wineta wygrała z MKP 4-0. Flota pokonała Rasel 1-0. Dom wygrał na wyjeździe z Zefirem 3-1. Biali na wyjeździe pokonali Darłowie 4-0. Olimp Gościno przegrywa z Wieżą Postomino 2-3. Hutnik Szczecin wygrał 3-0 z Iną. Chemik pokonał Orła Wałcz 7-3. Błękitni wygrali z Sokołem 4-1. GKS Manowo przegrywa z Jeziorakiem Szczecin 4-5. W tabeli prowadzi Wineta z dorobkiem 81 punktów, 77 ma Flota Świnoujście, 69 trzecia lokata Gwardia Koszalin. Dąb ma 56 punktów, 54 MKP, po 53 Biali i Wieża, 50 Hutnik, 48 Chemik i 44 Orzeł. Dolna część tabeli Olimp ma 41 punktów, 36 Darłowia, 33 Błękitni i Rasel, 32 Ina, 28 Jeziorak, 24 GKS, 23 Sokół, 21 Pogoń i 13 Zefir. Program 32. kolejki. Gwardia Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Jeziorakiem Szczecin, Pogoń podejmie Winetę, Biali zmierzą się z Flotą, Dąb podejmuje Olimpa, MKP zmierzy się z Darłowią, Wieża podejmuje GKS, Hutnik zmierzy się z Zefirem, Sokół z Chemikiem, Orzeł z Iną i Rasel z Błękitnymi.
Gwardia Koszalin wygrywa swoje spotkanie 1-0, natomiast zespół Manowski przegrywa z Jeziorakiem Szczecin 4-5. Sporo się działo, sporo bramek, naprawdę niesamowite zawody w Manowie. Przechodzimy do zmagań trzecioligowych. Tym razem Bałtyk Koszalin mierzył się na wyjeździe z Sokołem Kleczew. No i niestety, mimo tego, że Bałtyk miał sporo okazji do tego, żeby wygrać to spotkanie, to tego meczu nie wygrał ani nawet nie zremisował. Przegrał 0-1. No i niestety w tej walce o utrzymanie nadal pozostaje zespół koszański. Podsumowanie tego, co się działo w piłkarskiej trzeciej lidze, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Komplet wyników 29. kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin przegrywa na wyjeździe z Sokołem Kleczew 0-1. Olimpia Grudziądz pokonała Pogoń Nowe Skalmierzyce 1-0. Kruszewia przegrywa ze Świtem 1-5. Pogoń zremisowała starcie z Unią 1-1. Zawisza przegrywa z KP Starogard 1-3. Jarota przegrywa z Polonią Środa 1-2. GKS przodkowo rozbił Błękitnych 4-1. Bez bramek w meczu Bałtyk Gdynia z Stalą Gniewino. Kotwica dostała punkty walkowerem. W tabeli prowadzi Olimpia Grudziądz z dorobkiem 67 punktów, 63 ma Kotwica Kołobrzeg, 50 Sokół Kleczew, Świt Szczecin 49, po 48 Pogoń Dwa Szczecin i Pogoń Nowe Skalmierzyce, 47 Unia Janikowo, po 42 Zawisza Bydgoszcz i Polonia Środa Wielkopolska. Dolna część tabeli, Błękitni mają 39 punktów, 38 Stolem, 37 KP Starogard, 32 Bałtyk Gdynia, 31 Bałtyk Koszalin, 29 GKS Przodkowo, 26 Jarota i 20 Kluczewia. Program 30. kolejki. Bałtyk Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Olimpią Grudziądz. Pogoń Nowe Skalmierzyce podejmuje Kotwicę. Polonia zmierzy się z Sokołem, Świt z Bałtykiem, Błękitni z Pogonią. Unia podejmuje Kluczewie, Stolem Zawisze. KP zmierzy się z Jarotą. Pauzować będzie GKS Przodkową. W najbliższej kolejce, przypomnę, Gwardia Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Jeziorakiem Szczecin. GKS Monowo jedzie do Postomina na mecze z Wieżą. Natomiast największe emocje będą w Koszalinie, gdzie miejscowy Bałtyk zmierzy się z liderem zmagań Olimpią Grudziądz. I oczywiście na te wszystkie mecze Państwa serdecznie zapraszam. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.